Dzień dobry Pani Burmistrz. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym odwiedziła Pani przedszkole Jana Brzechwy w Pucku. Proszę nam powiedzieć, jakie wrażenia? No, przepiękne. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Swoje dziecko osobiste wprowadzałam do tego przedszkola kilkanaście lat temu. I oczywiście od tego momentu się wiele zmieniło, tylko na korzyść. Także bardzo wielki wysiłek Pani Dyrektor i wszystkich osób tutaj zatrudnionych. Widzę dobrą, czuję dobrą atmosferę i wśród dzieci, i wśród opiekunek, także jestem pewna, że dzieci tutaj rzeczywiście dobrze spędzają swój czas, że mają szansę na rozwój. I cieszę się, że nasze dzieci z zadania publicznego o wychowaniu przedszkolnym trafiły też do tego przedszkola niepublicznego. Jestem pewna, że ten obowiązek będzie dobrze wykonany. Także widzę, że wydano wiele pieniędzy na remonty. Na to, żeby rzeczywiście to miejsce było przystosowane dla dzieci w tym wieku. No, naprawdę polecam wszystkim to przedszkole. No właśnie mówi Pani o remontach. W tym roku remont kuchni. Zauważyłam tam wiele szczegółów, o których nawet nie pomyślała, że w kuchni mogą po prostu usprawniać pracę, pomagać pracy. I widzę też otwartość kucharzy, którzy mówią, że będą z dziećmi przeprowadzali warsztaty kulinarne, będą ich uczyli pewnych ciekawych rzeczy, wykonywania takich podstawowych potraw. Świetnie, jeżeli jest otwarcie jeszcze kucharzy, ja czuję fantastyczną atmosferę, to jest myślę najważniejsze, żeby dzieci czuły się dobrze, musi być bardzo dobra infrastruktura i dobra atmosfera, to jest bardzo ważne. Pani odwiedzała inne przedszkole na terenie naszego miasta Puck. To dzisiaj pierwsze przedszkole, czy któreś już? Tak, to jest pierwsze. Wybieram się do kolejnych i mam nadzieję, że wszędzie będę pod jednakowym wrażeniem. No właśnie, proszę nam jeszcze powiedzieć, jak Pani ocenia grupy przygotowania też tutaj tego przedszkola pod kątem zajęć edukacyjnych? To znaczy, ja mogę tylko pozytywnie mówić. To, co udało mi się przejrzeć, zapoznać się z ofertą, którą przedszkole przekazuje. Widzę, że tutaj bardzo duże nastawienie na regionalizm. Stoi na tle Pucka, gdzieś mam kaszubskie elementy, gdzieś są właśnie te marynistyczne elementy. Uważam, że to jest to, co od początku również powinna wchłaniać. Dzieci powinny w tym środowisku przebywać z takim właśnie wystrojem. Tutaj są zdolne nauczycielki z tego zasłyszę, które pięknie same malują i dzieci też pod ich nadzorem pięknie malują, więc to otoczenie regionalności w ogóle jest bardzo istotne. Bo ja zawsze powtarzam, że im szybciej będziemy o tym rozmawiali, skąd jesteśmy, kim jesteśmy, tym zabezpiecza nas na przyszłość. Wtedy nie będziemy mówili o emigracji, a będziemy mówili o przynależności do swojego regionu, do swojego miejsca. Będziemy to miejsce kochali. Jest to jedna z większych placówek, jeżeli mówimy o przedszkolach na terenie miasta Puck. Tak, to są 2 do 5 latków, tak? To są te dzieci, którym też zabezpieczamy to bezpłatne też wychowanie przedszkolne do 5 godzin. No naprawdę wszystko jest tak, jak sobie wyobrażałam, a nawet dużo. Tak, również widzimy na zewnątrz bardzo duży przestronny plac zabaw, miejsce do rekreacji, pojawiły się nowe elementy bezpieczeństwa. Widzimy tak, to jest zabezpieczenie, jest płotek i on jest tylko po prostu taki tam odrodzenia, jest kolorowy, przyjazny, ładny. Więc nie zniechęcamy, przeciwnie. Są takie siłownie zewnętrzne z licznikami, z miernikami, więc pewnie już pewne elementy dzieci mogą stosować, które być może ich rodzice na co dzień gdzieś w siłowniach robią, więc mogą trochę tych dorosłych też naśladować. Jest boisko do gry w piłkę nożną. No to rzadko zdarzają się takie duże place zabaw przy przedszkolach, gdzie można mieć taką przestrzeń do gry w piłkę. Są piaskownice, widzę, że jest nawet tor saneczkowy, powiedzmy, takie miejsce do zjazdu na jabłuszkach, na saneczkach, także tutaj na pewno ten rozwój sportowy jest zapewniony jak trzeba. Dziękujemy Wam bardzo.